Witam Państwa serdecznie. Ja w swoim wykładzie omówię rolę generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego w Bitwie Warszawskiej w wojnie polsko-bolszewickiej. Na wstępie należy zauważyć, że spór o Bitwę Warszawską w zasadzie toczy się od 100 lat, od momentu jej zakończenia i na przestrzeni tych lat doszło do wielu przekłamań, wielu manipulacji, także niestety jawnych fałszerstw. W zasadzie po zamachu majowym to wszystko zmierzało w tym kierunku, żeby no, wszystkich zasłużonych polskich dowódców zmarginalizować, tak, żeby był tylko jeden, jedyny autor zwycięstwa, natomiast wszyscy inni zepchnięci gdzieś na margines albo w ogóle przemilczani. Ja tutaj skupię się właśnie na generale Tadeuszu Jordan Rozwadowskim. Był to jeden z naszych najlepiej wykształconych dowódców okresu międzywojennego. Tadeusz Rozwadowski urodził się w 1866 roku w miejscowości Babin w okolicach Lwowa. Można powiedzieć, że wojsko miał we krwi, ponieważ pochodził z rodziny, która no, miała długie tradycje wojenne, wojskowe. Jego przodkowie walczyli w bitwie pod Wiedniem, w powstaniu kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym, więc można powiedzieć, był urodzonym wojskowym, pochodził z takiej po prostu rodziny. O wojskowe wykształcenie Tadeusza zadbał jego ojciec Tomisław. I tutaj należy właśnie to podkreślić, że monarchia austro-węgierska umożliwiała Polakom zdobycie takiego wykształcenia. Tam było najłatwiej w zasadzie. W Rosji było to znacznie trudniej, w zaborze rosyjskim, a zabór niemiecki, praktycznie w zaborze pruskim, taka kariera Polaka, który nie był wynarodowiony, była niemożliwa, żeby mógł zająć jakieś wyższe stanowiska wojskowe, żeby być jakimś starszym oficerem. Było to po prostu niemożliwe. Natomiast Austro-Węgry to umożliwiały. No i Tadeusz Rozwadowski rozpoczął swoje kształcenie. Jako najlepszy student na roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną we Wiedniu. Następnie studiował w wiedeńskiej Kriegsschule, czyli to była szkoła wojenna, tam przygotowywano, to już była, można powiedzieć, taki najwyższy stopień wtajemniczenia, tam przygotowywano oficerów do zajmowania najważniejszych stanowisk wojskowych, czyli właśnie szefów sztabu, naczelnych wodzów i tą szkołę również z doskonałymi wynikami Tadeusz Rozwadowski ukończył. Jego kariera się potoczyła w armii austro-węgierskiej bardzo szybko, więc w czasie I wojny światowej zdobył, można powiedzieć, doświadczenie bojowe. Brał udział w operacjach wojskowych, więc było to tym bardziej, można powiedzieć, taki cenny nabytek polskiej armii, ponieważ on był doświadczonym w boju, doświadczonym w dowodzeniu większymi formacjami wojskowymi. I w ogóle Tadeusz Rozwadowski był twórcą Wojska Polskiego, jego pierwszym dowódcą. Pierwszym dowódcą Wojska Polskiego był właśnie generał Tadeusz Jordan Rozwadowski. On już w roku 1916, po tym jak odszedł z armii austro-węgierskiej, przystąpił do prac, które zmierzały do utworzenia Wojska Polskiego. A w październiku 1918 roku Rada Regencyjna powołała go na stanowisko pierwszego szefa sztabu. I właśnie Rozwadowski razem ze swoim bliskim współpracownikiem Włodzimierzem Zagórskim stworzyli organizację i powołali takie zalążki poszczególnych rodzajów broni Wojska Polskiego. Natomiast po tym, jak Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, wizja armii i pewne spojrzenie na to, jak ta armia ma być tworzona, Rozwadowskiego i Piłsudskiego były na tyle różne, że Rozwadowski odszedł z tego stanowiska. Został skierowany do Galicji Wschodniej, gdzie przystąpił do tworzenia Armii Wschód, a od 24 listopada 1918 roku dowodził obroną oblężonego przez Ukraińców Lwowa. I tutaj przez 4 miesiące w bardzo trudnej sytuacji Rozwadowski i jego armia wytrwali na posterunku. Momentami musieli walczyć z dwukrotnie, a nawet trzykrotnie silniejszym wrogiem liczebnie.
No ale mimo to później Piłsudczycy, znaczy do dzisiaj to robią, tak? Odmawiają tak, że mu tę zasługę mu odmawiają, tak? Ponieważ twierdzą, że jego dowodzenie było nieudolne, mimo że było prowadzone w tak bardzo trudnym, momentami wręcz beznadziejnym położeniu. Natomiast Rozwadowski Lwów obronił, ale został od razu po odblokowaniu oblężenia Lwowa zdjęty ze stanowiska i naczelny wódz Józef Piłsudski wysłał go na placówkę dyplomatyczną do Francji. W kwietniu 1919 roku Rozwadowski został szefem polskiej misji wojskowej we Francji. I tutaj można by długo opowiadać o jego dokonaniach i roli, jaką pełnił jako szef polskiej misji wojskowej we Francji. Ja się skupię na tych wątkach związanych z wojną polsko-bolszewicką. No, przede wszystkim wobec zagrożenia, ta wojna się toczyła w tym okresie właśnie, wiadomo już od 1918 te walki się rozpoczęły, ale no, w momencie, kiedy toczyła się wojna z bolszewikami, no to przede wszystkim Rozwadowski jako szef polskiej misji wojskowej we Francji starał się o to, żeby uzyskać wsparcie, można powiedzieć, państw zachodnich, głównie Francji i Wielkiej Brytanii. No i tutaj na pewno do sprawy polskiej udało mu się przekonać Ferdynanda Focha. Ferdynand Foch był bardzo takim zwolennikiem, można powiedzieć, tutaj Polski i wsparcia Polski. Natomiast to, co też ważne, już na początku 1920 roku Rozwadowski informował Warszawę, że na jakąkolwiek pomoc zbrojną państw zachodnich Polacy nie mają co liczyć, tak, że po prostu na pewno ani Francja, ani Anglicy nie pomogą Polsce w razie, no, po takiej potrzeby, gdyby Polacy potrzebowali tej pomocy, na pewno zbrojnie, czyli nie wyślą żadnego wojska. Natomiast cały czas dostarczano Polakom broni, tak, czyli tutaj te dostawy broni, i za to też odpowiadał generał Rozwadowski. To, co ważne, w tym okresie też miało znaczenie dla wojny polsko-bolszewickiej, to pewien pomysł, który nie do końca może udało się zrealizować, ale w jakiejś chociaż małej części, ponieważ Rozwadowski miał pomysł utworzenia legionów amerykańskich, które walczyłyby u boku Polski z bolszewikami. I tutaj nawiązał bliskie właśnie stosunki, bliską współpracę z dowódcą amerykańskich sił ekspedycyjnych we Francji, generałem Johnem Pershingiem. Wielkim zwolennikiem tego koncepcji, tej idei był premier Paderewski, ale niestety przeciwny temu był naczelny wódz Józef Piłsudski, który twierdził, że jemu nie potrzeba najemników. Natomiast pewne kroki zostały podjęte w tym celu przez właśnie zwolenników tej koncepcji Rozwadowskiego, także Paderewskiego. No i zaczęli się zgłaszać ochotnicy. Przede wszystkim tutaj Rozwadowski był też pod wpływem, pod pewnymi takimi namowami takiego pilota Mariana Coopera. Marian Cooper, taka barwna postać, był to przyjaciel generała Rozwadowskiego. Poznali się w czasie obrony Lwowa, kiedy Lwów był odcięty od reszty kraju. Marian Cooper latał w takiej akcji humanitarnej, w akcji zaopatrzeniowej Lwów, a czasami, kiedy Rozwadowski udawał się do Warszawy na narady, to właśnie Cooper był jego pilotem. I oni się zaprzyjaźnili i tutaj właśnie też pod wpływem Coopera i także bardzo Rozwadowskiemu też na tym zależało i trochę przed faktem dokonanym polskie dowództwo postawiono, utworzono eskadry lotników amerykańskich, która przybrała imię Tadeusza Kościuszki. Ten Cooper potem został słynnym, znaczy słynnym, można powiedzieć, znanym producentem filmowym. Między innymi to jest twórca filmu King Kong, tego przedwojennego. Nawet sam brał udział w tym filmie, jako pilot wystąpił. Więc udało się tą eskadrę lotników amerykańskich utworzyć. Ona walczyła z bolszewikami i także zasłużyła się bardzo pozytywnie. No wielka szkoda, że nie udało się innych formacji stworzyć, no ale tutaj, tak jak mówiłem, nie było na to zgody naczelnego dowództwa. Także powstała ta eskadra
którą dowodził major Cédric Fante-Leroy i miała ona imię Tadeusza Kościuszki. Kolejna jeszcze też ważne osiągnięcie w czasie wojny polsko-bolszewickiej generała Rozwadowskiego, może trochę bardziej na przyszłość, ale nawiązanie dobrych relacji z Rumunią, które później zaowocowały zawarciem sojuszu polsko-rumuńskiego. Rozwadowski był też był uczestnikiem konferencji pokojowej, która zakończyła się podpisaniem traktatu wersalskiego, a także wziął udział w konferencji w Spa. Był jedynym z polskiej delegacji, który zaprotestował przeciwko niekorzystnym warunkom narzuconym właśnie przez państwa zachodnie Polsce. I w zasadzie to była taka ostatnia rzecz, którą jako szef polskiej misji wojskowej Rozwadowski wykonał, ponieważ 22 lipca został wezwany do Warszawy i Józef Piłsudski powierzył mu stanowisko szefa sztabu generalnego. No, był to moment bardzo trudny. W zasadzie sytuacja polskich wojsk była bardzo, bardzo ciężka. Wyglądało to, można powiedzieć, wręcz tragicznie. Polskie wojska cofały się na wszystkich kierunkach w rozsypce, więc była to bardzo trudne zadanie stanęło przed Rozwadowskim i jego sztabem. Przede wszystkim należało zapanować nad chaosem. I to się udało. I tutaj akurat ja zawsze twierdzę, że różnie można oceniać Józefa Piłsudskiego, ale akurat tutaj trzeba podkreślić, że te decyzje personalne, które podjął w końcu lipca, były bardzo trafne, ponieważ wkrótce po tej nominacji dla Rozwadowskiego jako szefa sztabu kolejne zmiany nastąpiły. Bardzo ważne. Dowódcą frontu północnego został generał Józef Haller, a szefem jego sztabu został pułkownik Zagórski. Tutaj też warto o tym mówić, ponieważ ci wszyscy dowódcy byli, delikatnie mówiąc, nielubiani przez Piłsudskiego. Można powiedzieć, że marszałek Piłsudski Włodzimierza Zagórskiego to wręcz nienawidził, tak? I ta nienawiść ciągnęła się jeszcze od czasów legionowych. Ten konflikt był dość długi. Jak wiadomo, miał tragiczny finał dla generała Zagórskiego, późniejszego generała, wtedy jeszcze pułkownika. W każdym razie Józef Piłsudski tutaj też wzniósł się ponad własne sympatie i antypatie, bo jednak zgodził się na te zmiany, a mógł tego nie zrobić. Co prawda tutaj też był naciskany głównie przez Francuzów, ale jednak te decyzje podjął, tak? Więc bez tych decyzji też ci dowódcy, tak jak powiedziałem, pełni optymizmu, dobrze wykształceni, mieli możliwość pracy, tak, i możliwość przygotowania też obrony. Jeszcze też ważną decyzją było w początkach sierpnia, mianowanie ministrem spraw wojskowych generała Kazimierza Sosnkowskiego. On też się bardzo dobrze sprawdził jako sprawny organizator, więc na pewno te decyzje były trafne i w zasadzie można powiedzieć, że te zmiany personalne to był taki moment decydujący i był to moment przełomowy, ponieważ udało się przygotować polskie wojsko do kontrnatarcia, tak, do obrony i do kontrnatarcia. I teraz właśnie to, co jest istotne, to tutaj, gdy mówimy o przygotowaniach do Bitwy Warszawskiej, Rozwadowski zastąpił generała Stanisława Hallera na stanowisku szefa sztabu i wszedł, można powiedzieć, z marszu, tak, w pewne już przygotowania do powstrzymania bolszewików. On oczywiście zaczął realizować już rozpoczęte przygotowania do odparcia bolszewików na linii Bugu i Narwi. Oczywiście też wprowadził swoje własne zmiany, własne pomysły. Jednak bitwa nad Bugiem zakończyła się porażką wojsk polskich i właśnie bitwa nad Bugiem bardzo mocno podłamała Józefa Piłsudskiego. Tutaj o jego nie najlepszej kondycji psychicznej
pisało wiele osób we wspomnieniach, między innymi Wincenty Witos, Maciej Rataj, Aleksandra Piłsudska, a zatem nie tylko jacyś wrogowie jego polityczni, ale także bliskie mu osoby. I w sumie trudno się dziwić, tak, ponieważ Piłsudski był wtedy bardzo mocno atakowany ze wszystkich stron, głównie przez swoich przeciwników politycznych, ale na pewno ta odpowiedzialność na nim bardzo wielka spoczywała i w tym okresie generał Rozwadowski bardzo mocno bronił naczelnego wodza, bronił Józefa Piłsudskiego. W zasadzie to Rozwadowski rozmawiał z mediami, on uczestniczył w różnych spotkaniach i on zawsze powtarzał, że bardzo zależało mu na tym, żeby nie ucierpiał autorytet naczelnego wodza, że to jest taki moment, w którym nie wolno tego robić, także trzeba tutaj się zjednoczyć i wspólnie tego wroga odeprzeć, tak? A te ataki na naczelnego wodza tylko pogarszają sytuację. Tym bardziej, że i tak już te nastroje takie defetystyczne były bardzo, bardzo powszechne, można powiedzieć, tak? I tutaj na pewno to, co Wincenty Witos mówił, że Rozwadowski był zupełnie przeciwieństwem większości wcześniej dowodzących, wcześniej kierujących sztabem oficerów, ponieważ bezgranicznie wierzył w zwycięstwo. To, co wspomniałem, bitwa nad Bugiem zakończyła się porażką, ale miała bardzo ważne znaczenie, ponieważ udało się wyhamować uderzenie bolszewików i przegrupować Wojsko Polskie. I tutaj właśnie za przegrupowanie polskiego wojska do bitwy odpowiadał generał Rozwadowskiego sztab. Józef Piłsudski wypowiedział się o tym, że przerastało to ludzkie siły, ale zostało doskonale wykonane. A zatem, zresztą o tym jeszcze będę mówił, że zaraz po samej bitwie bardzo dobrze o generale Rozwadowskim mówił Józef Piłsudski, to się później zmieniło, tak, pod wpływem różnych, głównie politycznych też napięć i pewnych też historii, które zupełnie tę opinię zmieniły. Natomiast na pewno to było trudne zadanie, tym bardziej, że polskie wojsko musiało się oderwać od wroga i też wiele kilometrów przejść do miejsc koncentracji. Dlatego była to trudna operacja, ale ona zakończyła się sukcesem. I Rozwadowski, jego sztab cały czas oczywiście przygotowywali plany decydującej rozprawy z armią bolszewicką, z Armią Czerwoną. W nocy z 5 na 6 sierpnia 1920 roku w kwaterze naczelnego wodza zameldował się generał Rozwadowski z dwoma wariantami planu. Jeden wariant bardziej zachowawczy, taki można powiedzieć mniej ryzykowny, zakładał, że polskie kontrnatarcie wyjdzie z rejonów Garwolina, natomiast drugi, już znacznie bardziej ryzykowny i odważny, zakładał właśnie, że koncentracja wojsk będzie nad rzeką Wieprz. Józef Piłsudski wybrał rzekę Wieprz, tak? Więc tutaj, jeśli chodzi o tą naradę, w której też brał udział generał Weygand, ale tu trzeba powiedzieć, że Weygand był oficerem, który go przysłali Francuzi, ale on tutaj optował za obroną liniową Warszawy, o oparciu się o linię Wisły, czyli w zasadzie on jeszcze nie był zwolennikiem wojny manewrowej, tylko bardziej takiego walki całymi frontami, jak to miało miejsce w czasie I wojny światowej. Tutaj więc na pewno Weygand oczywiście służył radom i też wskazywał na pewne ważne kwestie, natomiast jeśli chodzi o planowanie, plany Bitwy Warszawskiej zostały przygotowane przez sztab generała Rozwadowskiego i wynikiem tej narady z 5 na 6 sierpnia był rozkaz do przegrupowania numer 8358 łamane przez 3, podpisany przez generała Rozwadowskiego. No tylko problem, że Bitwa Warszawska nie rozegrała się według tego rozkazu. Rozwadowski i jego sztab spostrzegli, że bolszewicy będą próbowali powtórzyć manewr Paskiewicza z 1831 roku, z czasów powstania listopadowego. Zauważono takie niepokojące ruchy wojsk na północy, na północ od Warszawy. Między innymi też o tym donosił radiowywiad, który również odegrał bardzo ważną rolę w czasie tej wojny. Polacy wiedzieli o ruchach armii wojsk
wojsk bolszewickich dzięki właśnie złamaniu szyfrów bolszewickich i te doniesienia radiowywiadu potwierdzały to, tak, że najprawdopodobniej tutaj będą bolszewicy próbowali powtórzyć manewr Paskiewicza, czyli na północ od Warszawy, gdzieś na odcinku od Włocławka do Grudziądza będą próbowali przekroczyć Wisłę i od zachodu zaatakować Warszawę. I tutaj właśnie generał Rozwadowski zareagował na to, ponieważ w nocy z 8 na 9 sierpnia przygotował bardzo taki, no można powiedzieć, kolejny plan, tak? Ważną w każdym razie modyfikację do tego wcześniejszego planu. I ten plan powstał też, ponieważ istniała obawa, że bolszewicy przechwycili polskie plany bitwy i należało tutaj to, no, zareagować na to. Jeśli chodzi o Piłsudskiego, no to on wyraził zgodę na przygotowanie tego planu, ale był niechętny temu, tak? I o tym jeszcze będę mówił. Przede wszystkim ten nowy plan, który został stworzony, w zasadzie on, można się z nim zapoznać i zachęcam do tego, tak? To jest rozkaz operacyjny numer 10 tysięcy. Można łatwo go odnaleźć, choćby w internecie. Własnoręcznie nakreślony, napisany przez generała Rozwadowskiego. Józef Piłsudski widnieje obok innych dowódców frontowych jako przyjmujący go do wykonania. Także tam te podpisy można doskonale zobaczyć, tak? Sobie przeanalizować ten rozkaz. I rozkaz operacyjny specjalny numer 10 tysięcy był właśnie kluczowy, ponieważ on wzmacniał front północny. Wzmacniał front północny i nadawał 5. Armii generała Sikorskiego poza zadaniami obronnymi także zadania ofensywne. Czyli praktycznie Rozwadowski przeforsował swoją taką pierwotną koncepcję, żeby nadać Bitwie Warszawskiej charakter manewru kanneńskiego. Nawiązywało to do słynnej bitwy starożytnej z 216 roku przed naszą erą pod Kannami, gdzie Hannibal rozbił wojska rzymskie. Polegało to po prostu na tym, że należało wytrzymać uderzenie od czoła ze strony wroga i następnie oskrzydlić, tak, uderzyć z dwóch skrzydeł. No, w przypadku Bitwy Warszawskiej na północy tym właśnie uderzono siłą 5. Armii Sikorskiego, a od południa ta grupa manewrowa, na czele której właśnie stanął Józef Piłsudski, tak? Więc dokładnie jeszcze to mówię. Natomiast to jest w zasadzie plan Bitwy Warszawskiej, tak? Rozkaz operacyjny specjalny numer 10 tysięcy. Jest on oczywiście bagatelizowany, wręcz zamilczany, bądź mówi się, Piłsudczycy twierdzą, że on nie miał większego znaczenia. Natomiast, no, tak jak tutaj wskazuje, on zapobiegł wykonaniu przez bolszewików manewru paskiewiczowskiego i w zasadzie to, co potem mówił Michał Tuchaczewski. W zasadzie Michał Tuchaczewski po latach stwierdził krótko, tak? On przyznał, że decydującą rolę w Bitwie Warszawskiej odegrała właśnie 5. Armia generała Sikorskiego, ponieważ ona nie tylko wytrzymała napór bolszewicki, ale również przeszła do kontrnatarcia i w zasadzie, kiedy ruszyła kontrofensywa z Nadwieprza, to bolszewicy już uciekali, oni byli już w odwrocie i nie udało się wykonać tej pierwotnego założenia, bo według tego planu bolszewików należało po prostu zamknąć takim pierścieniem, otoczyć ich i wybić, tak, w takim kotle ich zamknąć. Natomiast to się nie udało, oni zdołali się wyrwać i potem przegrupowali się na linii Niemna i doszło do kolejnej bitwy. Tutaj w każdym razie o tym trzeba pamiętać, tak, że ten rozkaz był bardzo istotny. I co się dalej działo? 10 sierpnia Józef Piłsudski próbował odsunąć Rozwadowskiego. Zaoferował stanowisko szefa sztabu generałowi Weygandowi. Weygand po naradzie z Ferdynandem Foszem kategorycznie odmówił. Weygand po prostu obawiał się, że w momencie klęski potem on tak twierdził, także Piłsudski mógłby próbować zrzucić winę właśnie na Francuzów, więc on to odmówił tej funkcji. Zresztą uważał, że w tym momencie nie wolno zmieniać tutaj najważniejszych
najważniejszych stanowisk i nie dokonywać zmian personalnych. 12 sierpnia odbyła się kolejna narada i wówczas Piłsudski zdecydował, że wbrew zasadom sztuki wojennej przejmie dowodzenie jednej z armii, czyli uda się na front. I tutaj właśnie można przeanalizować pisma Weiganda do Ferdynanda Foscha, tak? I on był zaskoczony bardzo tym, tak? Że dowódca wyjeżdża ma wyjechać z Warszawy. Weigand był właśnie zaskoczony. Później też 12 sierpnia Piłsudski spotkał się z premierem Witosem i tutaj też mamy jego dymisję, o której tutaj na pewno jeszcze w następnych wykładach będzie mowa. W każdym razie Józef Piłsudski wyjechał z Warszawy, natomiast no, te zadania koordynowania całej bitwy, w zasadzie na pewno tej na odcinku północnym, tak, obrona Warszawy plus działania na północy, no, spadły na barki generała Rozwadowskiego, więc no, nie można powiedzieć, tak jak robią to Piłsudczycy, że to był tylko szef sztabu, tak, że on praktycznie tylko techniczne zadania wykonywał. No, no nie, ponieważ ta bitwa nie została rozegrana w taki, można powiedzieć, klasyczny sposób, tak, ponieważ jednak to, co nawet generał Weigand wskazywał, tak, że wódz naczelny wyjechał z Warszawy, objął armię frontową, tak, czyli czwartą armię. Natomiast tutaj całość tych działań wojennych koordynował szef sztabu. Także na pewno ta zasługa Rozwadowskiego jest bardzo, bardzo duża, tak? I raz, że przygotowanie planów obrony, dwa, że właśnie koordynowanie tych działań wojskowych. 14 sierpnia Rozwadowski napisał odezwę do żołnierzy przed bitwą. Też zachęcam, żeby się zapoznać. Rozkaz numer 71. To też ciekawe, tak, że on właśnie napisał odezwę do żołnierzy przed bitwą, natomiast odezwę do ludności cywilnej napisał generał Józef Haller. No i bitwa warszawska była rozgrywana według tego rozkazu operacyjnego numer 10 tysięcy. W ogóle wiele zadań dla armii było zmienianych, tak, ponieważ na bieżąco, tak, ponieważ te doniesienia radiowywiadu też sprawiały, że te poszczególne rozkazy też były zmieniane jeszcze w trakcie tej walki, ponieważ no, Polacy znali te ruchy wojsk wroga, co też się przyczyniło do ostatecznego zwycięstwa. Także no, bitwa warszawska została wygrana i tutaj będę zbliżał się już do końca. Jeśli chodzi o można powiedzieć takie podsumowanie, tak, to należy zauważyć, że objęcie przez generała Rozwadowskiego funkcji szefa sztabu było takim punktem zwrotnym, ponieważ no, udało się uporządkować polskie wojsko i przygotować do ofensywy, tak, do kontrofensywy. I w zasadzie ta rola Rozwadowskiego była znana, tak, wszystkim do zamachu majowego, można powiedzieć, tak. Każdy zdawał sobie sprawę, że bardzo ważną rolę odegrał Rozwadowski, był jednym z dowódców, o tym sam Piłsudski mówił, tak. I tutaj przytoczę na koniec też kilka właśnie cytatów. Józef Piłsudski tak mówił o Rozwadowskim zaraz po bitwie. Cytuję: w chwili najcięższej dla ojczyzny i naszej armii powołałem pana na stanowisko szefa sztabu jako bezpośredniego i głównego mego pomocnika w dowodzeniu wojskiem. Był to okres, gdy wielu odważnym i wypróbowanym w bojach oficerom zabrakło sił do wytrwania, a w wielkiej części narodu groza rozwijających się szybko wypadków rodziła niepewność i brak zaufania do armii i sił własnych. Ze szczerą wdzięcznością, generale, wspominam pańską odpowiedzialną pracę w tym okresie, pełną energii i pełną niczym niezachwianej ufności w ostateczne zwycięstwo. Pańskie zdolności i żywy umysł pozwalały panu w najcięższych okolicznościach wynajdywać sposoby wyjścia i szukać środków dla polepszenia sytuacji. A zatem widzimy, tak, że tutaj doceniał także zdolności, tak, zdolności operacyjne Rozwadowskiego. Nie tak jak później twierdził, że Rozwadowski tylko został dlatego szefem sztabu, bo był optymistą. No tutaj widzimy, tak, że docenia właśnie też te jego zdolności, żywy umysł, tak, i tam można powiedzieć
takie bogactwo koncepcji różnych operacyjnych, które Rozwadowski wykazywał. Także bardzo ważna opinia o Bitwie Warszawskiej generała Weiganda. Tak powiedział o Bitwie Warszawskiej, cytuję. Zasługę zwycięstwa polskiego nad bolszewikami należy przypisać w pierwszym rzędzie niezrównanej ofiarności narodu polskiego i armii geniuszowi militarnemu generała Rozwadowskiego i jego zgodnej współpracy z naczelnym wodzem. To są słowa generała Weiganda. I tu też warto jeszcze nadmienić, że Piłsudczycy twierdzą, że w zasadzie Rozwadowski i Weigand w ogóle z sobą nie rozmawiali, tak, że oni byli pokłóceni, że oni tylko na piśmie ze sobą rozmawiali. No tak nie było, tak? Po prostu po tym, jak Rozwadowski objął funkcję szefa sztabu, wprowadził właśnie zasadę taką, jaka też panowała w sztabach armii zachodnich, czyli wszystkie rozkazy, wszystkie informacje były spisywane, ponieważ w okresie wyprawy kijowskiej i później w czasie tego odwrotu, co też było fatalne, jeśli chodzi o wojsko polskie, ponieważ wiele rozkazów było na tak zwaną, w cudzysłowie mówiąc, gębę, tak? Więc tutaj Rozwadowski to zmienił, po prostu wprowadził zasadę spisywania wszystkiego na piśmie, tak, żeby był dowód tego, żeby wszystkie rozkazy były zapisane, żeby każdy brał odpowiedzialność. I jeszcze ważny też cytat premiera Wincentego Witosa, tak pisał o Rozwadowskim. Odznaczał się wielką odwagą i niewyczerpanym bogactwem pomysłów operacyjnych, pewnością siebie i wprost bezgranicznym optymizmem. Od Piłsudskiego różnił się Rozwadowski bardzo tym, że pozostawiając swoją osobę na boku, wierzył w naród i armię i stale to powtarzał. I kolejny cytat premiera Witosa. Cokolwiek się będzie mówić i pisać, kogo ubierać w szaty zwycięzcy, rok 1920 i zwycięstwo nad bolszewikami pozostaną nierozerwalnie związane z osobą generała Rozwadowskiego. No niestety historia tak się potoczyła, że od roku 1926 generał Rozwadowski jest marginalizowany, w zasadzie wiele jego zasług jest mu odbieranych, nawet obecnie, także mamy do czynienia z tym, możemy to zaobserwować, tak, choćby odbieranie autorstwa planu Bitwy Warszawskiej generałowi Rozwadowskiemu i przypisywanie tego Józefowi Piłsudskiemu. Natomiast no, tutaj starałem się wykazać, że no, autorem planu Bitwy Warszawskiej był generał Rozwadowski. Te plany są zachowane do dnia dzisiejszego. Można się z nimi zapoznać i zobaczyć po prostu, kto je stworzył. Zakończę swoje wystąpienie słowami generała Stanisława Halera, który tak powiedział o generale Rozwadowskim tuż po jego śmierci. Cytuję, przeszedł do historii, która opiekuńcze skrzydła nad nim rozciągnie. Jego ogromne zasługi do reszty wyświetli i więcej na to nie pozwoli, aby złość i zazdrość ludzka dalej go krzywdziły i poniżały. No niestety 92 lata po śmierci generała Rozwadowskiego nadal jest skrzywdzony i poniżany. Jego zasługi są mu odbierane, jest marginalizowany, przemilczany. No i teraz mamy za 2 tygodnie setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. No i wiadomo, że byłaby to doskonała okazja, żeby uhonorować i przypomnieć generała, a także zrehabilitować go za nieprawdziwe oskarżenia, które pod jego adresem po zamachu majowym wysunięto. No ale trudno w to wierzyć, że elity rządzące trzecią RP na to pozwolą. Także no, takim, można powiedzieć, smutnym podsumowaniem zakończę ten wykład. Natomiast należy pamiętać, że rola szefa sztabu generała Rozwadowskiego w Bitwie Warszawskiej była bardzo ważna. Jest to jeden z architektów zwycięstwa, wielkiego polskiego zwycięstwa nad bolszewikami. Także dziękuję bardzo. Tutaj mamy kilka teorii, natomiast tak jak powiedziałem, tak jak powiem za chwilę, nie jak powiedziałem, tylko tak jak powiem, niestety nie jesteśmy w stanie na ten moment tego rozstrzygnąć tak jednoznacznie, ponieważ z jednej strony nie ma możliwości przeprowadzania jakichkolwiek badań, ponieważ grób generała Rozwadowskiego, który się znajduje
na cmentarzu obrońców Lwowa, na cmentarzu Orląt w Lwowie, jest pusty, ponieważ w latach 70. przyjaciele generała w obawie przed profanacją schowali jego szczątki w nieznanym miejscu, gdzieś na cmentarzu Łyczakowskim najprawdopodobniej, więc tego nie można sprawdzić. Kolejna sprawa. Po śmierci generała, kiedy rodzina generała Rozwadowskiego występowała o przeprowadzenie sekcji zwłok, wojsko zabroniło, tak? Odrzuciło tą petycję, nie zgodziło się na przeprowadzenie sekcji zwłok, więc to gdzieś właśnie pozwala na pewne domysły, tak? Ponieważ były takie teorie i chyba ta najbardziej powszechna to, że generała Rozwadowskiego otruto za pomocą pociętego, zmielonego włosia końskiego, tak, które dodano do pożywienia. No tak, tak, czyli mieliśmy do czynienia właśnie z tego typu właśnie otruciem, które powodowało właśnie uszkodzenie jelit. I wkrótce, no w rok można powiedzieć, po wyjściu z więzienia generał zmarł. Natomiast też były teorie o malowaniu farbą z arszenikiem jego celi na Antokolu w Wilnie. No ale tutaj też, tak jak powiedziałem, na to nie ma stuprocentowych dowodów, ale no, wymowne jest to, że zabroniono sekcji zwłok. Tak? No, to też dużo wskazuje. Tak? Może pozwala na właśnie pewne spekulacje co do tego, że generał, który się cieszył, zanim trafił do więzienia w właśnie bardzo dobrym zdrowiem, potem zapadł na tym zdrowiu i wkrótce po wyjściu z więzienia zmarł. Także no, to by było na tyle. Tak? No, wiadomo, że tak jak mówię, ten zakaz przeprowadzenia sekcji zwłok tutaj wiele mówi, a poza tym mamy też relacje lekarzy, tak? Ponieważ słynny chirurg lwowski Tadeusz Ostrowski właśnie, on mówił, że, który badał ciało generała tuż po śmierci, mówił, że niemal pewne jest otrucie, tak? To jest relacja właśnie generała Tadeusza Ostrowskiego, tak? Słynny chirurg lwowski, a także pułkownik Bolesław Szarecki, zdaje się, on też badał generała i też podejrzewał właśnie otrucie. No ale tak jak mówię, nie było sekcji zwłok. Nie ma tutaj stuprocentowej pewności co do tego, można tylko snuć domysły. Bardziej lub mniej prawdopodobne.